co było wcześniej. Jest duża różnica pomiędzy TVN-em a TVP nowym, jak pan by włączył? Żadna. To jest to sama propaganda TVN-owska. No, dużo dziennikarzy przeszło z TVN-u właśnie. Tak, ale program jest ten sam. To samo się mówi o Tusku i o kłamstwach. Tak. Same kłamstwa. A wcześniej pan oglądał? Wcześniej bardzo oglądałem. Tylko to oglądałem. Jak to wyglądało wtedy? Jak jeszcze... Bo była szczera prawda. Pokazywane było kłamstwa TVN-u. Na przykład Orlen. Orlen za swojej kadencji, za 2 lata przyniósł 8 miliardów, a oni jak prowadzili? Za 2 miliardy. Za 8 lat. No to chyba jest różnica. Nic więcej, nic dodać, nic ująć, a to co robią z Orlenem, to jest wielkie oszustwo i draństwo na korzyść Niemców. Ludzie wtedy? No oczywiście, że wyjeżdżą, bo co mieli robić? Jak żyć? Co zrobić, żeby ci ludzie wrócili młodzi? Muszą być podwyższone płace. Czyli zarobki jeszcze, trzeba jeszcze coś z tym zrobić? Oczywiście. Trzeba dorównać do Zachodu. Emerytura państwa i tak dalej. Wystarczająco. Mogłoby być lepiej. Ile te emerytury? Poniżej 2, powyżej około? No gdzieś tak, proszę pana, do ręki. Do ręki gdzieś 3-400. No to większość ma 1400, 1500. No to zależy, gdzie, ile lat pracy, od składek. Od tego... Czyli od składek. Czy jak ktoś ma małą emeryturę, to nie można narzekać według pana? Bo mało pracował? No to no trudno powiedzieć, proszę pana, bo to zależy od pracy, od składek. Ale powinna być podwyższona, mimo wszystko. Czyli pan nie musi oszczędzać, pożyczać, nie ma. Panu wystarcza. Pożyczać nie. Co, na co najwięcej pan wydaje teraz? Jakie opłaty poszły w górę? Bo prąd ma zdrożyć na przykład. No, pójdzie na, proszę pana, na mieszkanie, na prąd. Ile mieszkanie kosztuje? Mieszkanie, proszę pana, kosztuje około 900 zł. No to dużo. No, sporo. Woda jakaś, no nie wiem, media ogólnie noc. No to media to no, normalnie no, idą w górę. Normalnie. No ta tarcza ochronna ma się kończyć od drugiego półrocza. No tak, no to bardzo niedobrze, aby się skończyła. Jakie jeszcze po wyborach? Młodzi głosowali na koalicję, no bo już tamto wszystko, co się oglądało, to po prostu to nie było normalne. Dobra, jak sobie radzi marszałek Hołownia? No dla mnie to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Młodzi zachwyceni, rekordy popularności. I w ogóle jako człowiek jest no taki fajny. Jakie ma zalety Hołownia? Hołownia? No to, że po prostu jak dąży do tego, co tam sobie założył. A widziała pani, co się wczoraj działo pod Sejmem? Czyński. To nie było mądre. No są strażą, że tam marszałkowską tam no, przepychanki. To nie było mądre. Czyli nie było to mądre? Nie. A jak pani myśli, Tusk będzie lepszym premierem niż Morawiecki? Trudno powiedzieć. A jak było za go pierwszym? Okaże się, no bo Tuszą to dopiero zaczyna, można powiedzieć. Trzeba dać mu czas po prostu. Oczywiście, no to o czym tu mówić? 8 lat można oceniać, ale nie parę miesięcy. A czemu młodzi za nim poszli, jak pani myśli? Młodzi dużo głosowali na koalicję. Młodzi głosowali na koalicję, no bo już... Tamto wszystko, co się oglądało, to po prostu to nie było normalne. Dobra, no to nie sądzę. Słyszała pani, że prąd ma zdrożyć 80% nawet niektórym? Słyszałam właśnie. Komu pan wydał to 800+, dla młodych? Komu dawał? Każdemu dziecku. No, ale pracującym, czy tym wszystkim, jak teraz? No, trudno by powiedzieć, ale... Bogatym, no. Trzeba byłoby dać dzieciom. Czyli nie patrzymy, kto to robi, tylko dajemy, bo dzieci, tak? Dajemy, bo dzieci. Musi być pomoc dla dzieci, jak w innych krajach, Francja, Anglia i jakie mają socjalne, to powinno być. Zabrakło pieniędzy teraz na laptopy dla dzieci, słyszał pan? Tak, to jest...